witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was test kosmetyków najnowszej kolekcji Colourpop. Czyli mamy tutaj bardzo taką, bym powiedziała, jak to wszystkie słoneczniki, jesienna edycja. Natomiast sama kolekcja w sobie jest przepiękna, przepiękna, no Colourpop umie w opakowania, po prostu wygląda to bardzo fajnie. W skład kolekcji wchodzi, słuchajcie, paletka Colourpop z takimi przepięknymi, neutralnymi odcieniami i co jest bardzo charakterystyczne dla tej paletki, słuchajcie, to, że jest ona całkowicie matowa i dzisiaj nią na pewno wykonam makijaż. W skład tej kolekcji również wchodzą dwie kredki w fantastycznych odcieniach. Jedna to jest taka naprawdę ciepła, brązowa kredeczka, którą dzisiaj też użyję w makijażu, oraz przepiękne złotko, które też gdzieś tutaj obowiązkowo muszę wpleść. Mamy również dwa błyszczyki do ust o bardzo podobnych, bym powiedziała, odcieniach. Jeden, bym powiedziała, jest taki bardziej neutralny, drugi jest troszeczkę mocniej zabarwione, ale bez żadnego większego szału w odcieniach między nimi. Są one bardzo podobne do siebie. I mamy również dwa razy te cienie o tej formule Super Shock Shadows. Jeden jest w takim kolorze bardzo ciepłego złota, które wygląda też spektakularnie. Oraz mamy drugi cień, który jest takim, bym powiedziała, troszeczkę bardziej chłodnym odcieniem. Dodatkowo w kolekcji mamy dwa produkty, których dzisiaj nie przetestuję, ponieważ jestem w trakcie już testowania jakby podkładu dla Was też z It Cosmetics. Mam również Shimmering Dry Oil, ale to może rzucę na klatę, zobaczymy. Oraz Glow Up Face Oil, czyli mamy takie olejki dodatkowo, które zostały wydane. Postaram się ten błyszczący z drobinkami rzucić tutaj na klatę, zobaczymy, czy te drobinki będą mocniej widoczne, czy jest to zdecydowanie sam zwykły olejek. Więc jeśli jesteście zainteresowane, jak ta kolekcja się sprawdza, serdecznie Was zapraszam. Zanim zacznę malowanie, przetestuję sobie tą kredkę, która będzie dla mnie częściową bazą w tym makijażu. Jest to Cream Gel Liner w odcieniu Sunny Whale. Jest to taki naprawdę przepiękny brązowy kolor. Ja sobie tą kredkę, słuchajcie, dam na górną linię tutaj, o, żeby zagęścić. Widzicie, jak to fajnie robi? Linię rzęs, to jest taki pierwszy etap, a potem, już mam położoną bazę z Peelway Base, delikatnie dam tą kredkę wzdłuż właśnie też linii rzęs, o, w ten sposób, i będę rozcierać. Pędzelek, który używam, jest to złota kolekcja Maestro. I ten się nazywa blending. No muszę Wam powiedzieć, że strasznie mi się podoba ta kredka. Jej kolor jest wręcz idealny. Jest to taki bardzo głęboki, ale bym powiedziała ciepły brąz, który perfekcyjnie przygotowuje powiekę. Więc przechodzę do tej paletki cieni, która jest... No to będzie bardzo piękna. Naprawdę bardzo mi się podoba. No i będę cieniować oko. Zacznę sobie od tego beżowego pod łukiem brwiowym. Biorę sobie ten cień taki ciepły, przejściowy i będę sobie tutaj, ale pigment. Będę sobie delikatnie budować go na załamaniu. Teraz muszę przyciemnić zewnętrzny kącik i mam tutaj taki ciemny brąz. Muszę go tutaj wtłoczyć. Następnie ten taki słodki brąz użyję jako kolor pomiędzy tymi dwoma, by uzyskać jeszcze lepsze przejście.
Słuchajcie, teraz, żeby jeszcze dodać takiego jaja odrobinę, wezmę sobie ten żółciutki kolorek i takim pędzelkiem, zaraz wam powiem w ogóle, jakimi pędzelami pracowałam, ale takim pędzelkiem, który ma bardzo rozczapiżoną końcóweczkę malutkim, jakby docieplam i dorzucam tutaj taki ton, żeby przeciągnąć odrobinę. To, jak one się łączą. Okej, okay, udało mi się wycieniować drugie oko. Wezmę sobie teraz ten żółciutki, przepiękny kolor, który jest notabene genialnie napigmentowany. I zrobię sobie wstęp do, jak to mówią, czyli takie nawiązanie w tym miejscu. Jeszcze tym kolorem. Biorę teraz sobie ten taki cieplutki brąz, taki słodki brąz i przecieniuję delikatnie ruchomą powiekę na środkowej części. No dobra, i docelowo mówię sobie, a zrobię w macie make-up. No, ale jednak chcę użyć tego złota z tych cieni Super Shock, które jest, no jest po prostu przepiękne. Myślę, że fajnie będzie pasować w tym makijażu. Się nazywa In a Harmony. Ale żeby wszystko grało, dam jako podkład pod ten cień, ale nie po całości, tylko od wewnętrznego kącika właśnie tą złotą kredkę. I czas na ten cień i wydaje mi się, że ta formuła jest najbardziej idealna, żeby aplikować ją palcem. Bez bazy, bez niczego. Wow. Spróbujemy pędzla. Niezbyt dobrze pracowało mi się z tą formułą. Bardzo ciężko wchodzi na pędzel syntetyczny. Mam wrażenie, że jak się nie zaaplikuje go palcem, to jest bardzo trudne do aplikacji. Podoba mi się formuła sama w sobie zaaplikowana palcem, ale palec nie daje takiej precyzji i tutaj no mam dosyć spory problem akurat z tym cieniem. Natomiast sam kolor mi się bardzo podoba. Podoba mi się wiele rzeczy to, że można zaaplikować bez bazy, bezpośrednio. Nie trzeba używać dodatkowych produktów, żeby móc uzyskać fajny błysk na powiece. Jest wiele tak i wiele na nie, jeśli chodzi o ten cień. Przyznam, że brakuje mi jeszcze jednego koloru, takiego miedzianego, i mam tutaj paletkę Huda Beauty i jest tutaj taki Rose Gold i Trust Found. To są takie metaliczne cienie i ja postaram się jeszcze delikatnie wbić pomiędzy tutaj, by dodać taki vibe. Czas na dolną powiekę. Zaczynam sobie od tego najciemniejszego brązu. I ten pędzelek jest to pędzelek z My Destiny. Kolejny kolor jest to ten brąz. Jest taki żółtawy. To jest jeden z takich moich ulubionych pędzli, słuchajcie. To jest Hakuro J i wytarło mi się. Wydaje mi się, że jest 725. Przez to, że on jest taki szpiczasty, idealnie właśnie nadaje się, z wielozadaniowy.
Brakuje mi tutaj takiego kopa troszeczkę, żeby wpaść w mocniej w jesienną aurę. Chciałabym dodać akcent kolorystyczny w tym miejscu. Znalazłam z Colourpop taki cień, który jest przepiękny, nazywa się Monkey Business. I go właśnie, słuchajcie, użyję tutaj, tylko muszę go troszeczkę tutaj wytrzeć. Zanim jeszcze dokleję sobie kępki od spodu, zrobiłam kontur i użyję błyszczyków, może dwóch na raz. Najpierw zobaczymy sobie ten Sun Smoked 20G4. Usta delikatnie obrysowałam konturówką z Glam Shopu i jest to La Make-up Bella, odcień numer 3. Błyszczyk jak błyszczyk, nie widzę większych rewelacji, ten jest bardziej chyba przeźroczysty, tak. No mówmy się, ja nigdy nie widzę fenomenów w półprzeźroczystych błyszczykach. Zawsze wtedy obrysowuję sobie delikatnie usta konturówką, żeby mieć jakiś zarys, bo inaczej nic by to nie wniosło do tego makijażu. No, zrobiłam kontur, położyłam delikatny rozświetlacz, ale jest zbyt delikatny, więc poza kamerą dokończę rzęsy, rozświetlenie i róż i wracam do Was z podsumowaniem kolekcji. Obiecałam Wam również, że przetestujemy razem ten olejek taki do ciała, nabłyszczający, więc zabieram się za niego tutaj. Zobaczymy, czy to ma... Okej. Takie srebrne te drobinki są, że tak powiem. Nie, ładnie nabłyszcza, ale tych drobinek, no nie, no jest troszeczkę. Jest troszeczkę. Okej. No do twarzy ten produkt się nie nadaje, bo jest bardzo mocno oleisty, olejowy bym powiedziała. Ładnie to wygląda. Są takie pojedyncze drobineczki. A wszędzie też są te drobineczki, ale nie jest to produkt zastygający, więc cały czas go czuję i będzie faflunił ubrania, tak więc... Dobra, czas na podsumowanie tej kolekcji, tego jak to wygląda na twarzy. Jeśli chodzi o paletkę z cieniami, bo od niej chciałabym zdecydowanie zacząć, uwielbiam cienie Colourpop, uważam, że są to jedne z najlepszych cieni, które są w bardzo przystępnej cenie, ponieważ te paletki można kupić śmiało ze strony po przeliczeniu nawet za około 80 zł, 70 zł, więc myślę, że to jest naprawdę świetna jakość w bardzo rozsądnej cenie. Przepięknie mi się pracowało tymi cieniami, czego nie mogę niestety powiedzieć o Super Shockach, ponieważ pomimo tego, iż ta formuła na razie się nie przemieszcza, na razie jest wszystko w porządku, ładnie siedzi na powiekach, no to niestety jakby sam problem w tym, że nie da się nabrać tego na pędzel, jest troszeczkę przeszkadzający, ale jest sposób na takie cienie i chciałabym Wam go właśnie zdradzić. Bardzo dobrym sposobem, słuchajcie, jest zaaplikowanie takiego cienia po prostu palcem, bądź też delikatne zwilżenie pędzla syntetycznego powoduje, że ten produkt bardzo fajnie wchodzi na pędzel. Więc nie warto jest czasami skreślać samej formuły tylko dlatego, że jakby, nie wiem, nie można po prostu zaaplikować go pędzlem. Ja wychodzę z założenia, że czasem warto jest znaleźć sposób na taki produkt, ale nie są to najprostsze produkty jakby do pracy, współpracy. Z całej tej kolekcji jestem najbardziej zachwycona, oprócz paletki oczywiście, którą jestem mega zachwycona. Jestem również zachwycona tymi kredkami, jest to mój pierwszy kontakt z kredkami Colourpop i uważam, że są naprawdę rewelacyjne. Świetnie mi się pracowało, ta brązowa zdecydowanie trafia do moich ulubionych co do złotej. Fajna, nadaje się właśnie do takich akcentów, do podbicia kolorystycznego. Można również położyć ją, słuchajcie, na całą powiekę i na nią przykleić ewentualnie błyszczący cień. Myślę, że też będzie wyglądać to bardzo, bardzo w porządeczku. Co do błyszczyków. Błyszczyki są, jak to błyszczyki, nie wnoszą nic więcej do mojego życia, oprócz tego, że są nietrwałe. Oczywiście szybko się zjadają.
I tyle w temacie. No, nie. Jeśli chodzi o te błyszczyki, to ja wolę zdecydowanie formę błyszczyka, która jest dosyć mocno napigmentowana. Lubię takie błyszczyki, które dają kolor, a nie błyszczyki, które są po prostu bezbarwne z jakąś tam drobną drobinką, ale jeśli lubicie takie produkty, to śmiało, uważam, że okej. Co do tego olejku, ja zdecydowanie wolę takie produkty rozświetlające w formie trochę bardziej metalicznej i zastygającej. Jest to produkt zdecydowanie bardzo mocno olejowy. Świetnie się nadaje do nóg, do ciała, ale średnio naprawdę na twarzy się kompletnie nie nadaje, ponieważ utworzy Wam olejową formę i make-up Wam po prostu siądzie, więc ten produkt jest bardzo specyficzny i jest to naprawdę taki olej z dodatkiem brokatu. Coś w tym stylu bym powiedziała. Co do samych kosmetyków ColourPop, jestem wielką fanką, tak jak już Wam powiedziałam, palety cieni są jednymi z moich ulubionych, jeśli chodzi o te kosmetyki. Ja się cieszę, że od czasu do czasu ColourPop wysyła mi paczuszki PR-owe, dzięki temu mogę przetestować, ponieważ jakby dostępność jest ograniczona. Niektóre sklepy typu Looktop, na przykład z tych, co pierwsze mi przychodzą do głowy, mają u siebie możliwość jakby zakupienia, ale pamiętajcie, że polskie sklepy doliczają sobie jakby, wiadomo, marżę, na której zarabiają, więc te produkty są nieco droższe, ale i tak są przystępne cenowo. Natomiast najbardziej opłaca się zamówić ze Stanów. Ja zamawiałam kiedyś raz ze Stanów, z ColourPop. Przesyłka szła dosyć długo, bo czekałam na nią 3 tygodnie. No i jakby cała odprawa celna też troszeczkę zajęła i zostały mi doliczone dodatkowe opłaty. Więc no, nie wygląda to na razie kolorowo. Chciałabym, żeby ColourPop weszło na polski rynek, bo naprawdę produkty mają super... Szczególnie czaję się na kolekcję Sailor Moon, myślę, że sobie ją kupię, ale była informacja, że nie wysyłają jej do Polski z niewiadomych przyczyn, nie wiem czemu. Takie informacje dostałam, ale muszę się jeszcze bardziej zagłębić w ten temat, żeby poczytać. Co do samych cieni, naprawdę uważam, że warto jest kupić sobie palety z cieniami ColourPop. Mam już w swojej kolekcji kilka i naprawdę świetnie mi się nimi pracuje. Kochani, jestem w trakcie testowania jeszcze dla Was podkładu z IT Cosmetics i myślę, że pojawi się on jako kolejny na moim kanale. Na razie nie chcę nic więcej mówić na temat tych produktów. Kupiłam je w Douglasie stacjonarnie, więc się ucieszyłam. Mogę je kupić i przetestować. To z takich plusów na razie, co Wam zdradzę. A dzisiaj już będę się z Wami żegnać. Pięknie Wam dziękuję, jeśli wytrwaliście do końca. A jeśli wytrwaliście do końca, to koniecznie zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie mój kanał i pięknie Wam dzisiaj dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, hej!